Dzień dobry, siemanko, witam Was w kolejnym vlogmasie, we vlogmasie numer 2. Mam nadzieję, że pierwszy vlog, co Wam się podobał, ja tak jak już powtarzałam w poprzednim filmie, powtarzam również dzisiaj i jestem na maksa podekscytowana, że w końcu jest ten vlogmas, w końcu jest w grudzień i w końcu widzimy się w codziennych, świątecznych filmach. Jak widzicie, obok mnie stoi wielki karton zamówień z końca listopada, różne rzeczy z Sinsaya, z House'a, ubrania, dodatki, dekoracje. Na vlogmas, na całe najbliższe 24 dni, także robimy unboxing. Golfik, który aktualnie mam na sobie, jest z zeszłego roku z Sinsaya. No i co my tutaj mamy, słuchajcie, mam tutaj, tak jak powiedziałam, swetry, bluzy, piżamy, skarpety, dodatki do domu. Zaczniemy może od tej przesłodkiej bluzy. Bluza jest, słuchajcie, z Sinsaya. Cena tej bluzy to 39 zł. Zobaczcie. Jasno-różowa, piękna bluza z kapturem, z takim motywem reniferka, no na maksa urokliwa, także na pewno będę w niej chodzić podczas vlogmasu. Mam tutaj jeszcze taką bluzę, którą myślę, że dam komuś na prezent, mam nadzieję, że ktoś, kto zostanie obdarowany tą bluzą, nie ogląda dzisiaj vlogmasu. Bluza taka cienka, granatowa, w pierniczki, w laseczki, też bardzo świąteczna, też jest Sinsaya i ona kosztowała 49 zł. Bardzo ładny notesik, również z Sinsaya, taki zobaczcie reniferek, może do notowania jakiś, wiecie, list zadań na dany vlogmas, na dany dzień, na pewno mi się przyda i będzie fajną dekoracją na stole czy na biurku. Jest też piękny świąteczny sweter, w takich kolorach swetra jeszcze nie miałam. Sweterek jest z House'a i to jest rozmiar S, cena 89 zł. Zobaczcie, taki granatowo-biało-czerwony. Ja większość swetrów mam właśnie albo czerwono-białych, albo beżowo-czerwonych, albo troszkę coś z zielenią, ale granatu nie miałam jeszcze, a takie swetry też bardzo mi się podobają, także w tym roku również będę śmigać w takim na vlogmasie. Następny set to taka piżama albo dresik do chodzenia po domu. Ja lubię chodzić ogólnie w takich miłych, przyjemnych rzeczach po domu w ciągu dnia, także myślę, że prędzej ten komplet będę nosiła na co dzień. Taki mięciutki, pluszowy, misiowy komplet. Góra, taka bluza z takim reniferkiem. Beżowy kolor. Ostatnio bardzo lubię beżowy, także na maksa mi się spodobał. I do tego takie spodenki krótkie, również z tego miłego materiału. Sznurowane u góry, więc tak jak mówię, to chyba będzie mój taki set do biegania po domu na co dzień, w zimę. A mam jeszcze taką bluzę z reniferem na kieszeni i myślę, że jest bardzo podobna do tej poprzedniej, którą pokazałam przed momentem, więc może tą też podaruję komuś na prezent. Ta bluza jest akurat z Cropa, tamten zestaw taki komplet był z Sinsaya i ta bluza kosztuje 89 zł w Cropie, no ale też jest z takiego właśnie przeprzyjemnego materiału. No zobaczę, może ją zostawię. Przejrzę sobie wszystko, co jeszcze mam w szafie z zeszłego roku, jakie mam ubrania świąteczne, żeby też wiadomo, nie magazynować tego za dużo, no ale żeby było ładnie i urozmaicone na vlogmasach. No i mam też sporo skarpet. Tutaj skarpety z Cropa, typowo świąteczne, zobaczcie. Z przodu I wear this every year. I tutaj skarpety z pierniczkami czerwone. Ja dzisiaj na logach też mam skarpety świąteczne z zeszłego roku, także na pewno będę też w nich biegać na co dzień. Tutaj mam takie też piękne, białe z pierniczkami, a po drugiej stronie z mikołajkami. Te są również z Cropa bodajże. Zaraz Wam powiem, tak, z House'a, przepraszam, z House'a, nie z Cropa. Te są z House'a. Jeszcze jeden komplet skarpet, bałwankowe i szare z prezentami i te są z Sinsaya. I ten zestaw kosztuje 10 zł. Są też piękne papucie, reniferki, reniferki z koroną. Tu jest taka, zobaczcie, korona u góry. I one są z Sinsaya, cena 29,90. Fajny w ogóle pomysł na prezent, co? Mi się bardzo podobają. Ja akurat mam takie już brzydkie papucie z zeszłego roku, takie misie różowe, ale już są szare, więc teraz będę miała na ten rok nowe. I jeszcze jedne skarpety. A tak, to te przepiękne, z mopsikiem, czerwone i po drugiej stronie granatowe z pierniczkiem. Będziemy codziennie rano wybierać skarpety, możemy się tak umówić na vlogmasach, że codziennie rano wybieram z tych skarpet, które tutaj mam, jakieś inne. I te są z House'a. Jeszcze jedne skarpety, Sinsay, takie bardziej do chodzenia po domu, jako wiecie, papucie, zamiennik, bo są już takie grubsze. Z takim fajnym reniferkiem z przodu. Jest też koszula nocna i tutaj na pewno będę w niej spała. Piękna, w ogóle dość tania, bo słuchajcie, kosztuje 29 zł w Sinsayu, więc jak chcecie coś świątecznego, nie chcecie na co dzień, tylko właśnie coś bardziej do spania, to piękna jest ta koszula, naprawdę. Taka przedkolano,
fajna. Unboxing zrobiony, więc teraz przenosimy się do kolejnej części vlogmasu. Usta. Na usta nie nałożę pomatowej pomadki tak jak wczoraj, bo wiecie co się dzieje z maseczką. Dlatego mam taki a la tint, taką pomadkę nawilżającą, dodającą trochę koloru w odcieniu czerwieni z Mija. Spróbuję nią pomalować dzisiaj usta i mam nadzieję, że ona będzie po prostu lepiej zachowywała się podczas całego dnia. No, przy tych maseczkach ciężko z tą czerwoną pomadką. Ubrałam ten płaszczyk w kratę, taki granatowo-czerwono-brązowo-zielony. Nie wiem, czy on pasuje do tego swetra, ale mam nadzieję, że tak. No bo w sumie mam tylko jeszcze jeden taki zwykły szary, ale on będzie za smutny na taki vlogmasowy piękny dzień. We wczorajszym vlogmasie mama mówiła, że coś czuję, że będzie sypał śnieg i słuchajcie, zakończyłam nagrywać kalendarze i zaczęło delikatnie sypać. Trochę jeszcze śnieg się utrzymał na dworze, więc jak wyjdę, to wam pokażę. Wzięłam czapkę ze sobą, bo jest dość chłodno i w ogóle mój samochód, który mierzy na co dzień Audi, dzisiaj jest na wymianie oleju, na takich podstawowych wymianach i mamy auto zastępcze, wykwasione, jakieś dostaliśmy podobno, więc zaraz wam pokażę, bo jeszcze go nie widziałam. Zobaczcie, mam teraz taki samochodzik na dzisiaj, e-tron, elektryczny. Jaki kolorek. I podobno, słuchajcie, ma 400 koni, tak mi kasjer przekazał. Mam nadzieję, że go ogarnę. W ogóle nie, też mam na co dzień automat, automatyczną skrzynię biegów, ale tutaj już jest wszystko tak na wypasie. Zobaczcie, w ogóle nie ma lusterek, tylko jest taki wyświetlacz jakby za kierownicą. O tutaj. I w nim widać, jakby wiecie, to co jest w lusterkach, a w lusterkach nie ma nic. Śmiesznie, co? Nie wiem, czy się przyzwyczaję. Także można powiedzieć, że na drugim aucie będę jeździła kosmicznym samochodem. Jeżdżę dzisiaj kosmicznym autem. Ja w ogóle teraz wybieram się do rodziców. Jadę do rodziców. Wiktoria ma zdalne nauczanie, więc na pewno będzie w domu. Jadę po choinkę, ponieważ w tym mieszkanku aktualnym mamy mało miejsca, więc wszystko, co trzeba wywieźć na jakiś czas, to wywożę do rodziców do domu. Więc jedziemy po choinkę. Później mam umówione paznokcie. Robimy dzisiaj świąteczne paznokcie. Pokażę wam, co mam w planach. Mam już trochę planów świątecznych. Mam nadzieję, że wszystko wypali i wszystko się uda tak, jakbym chciała. Mam wszystkie paznokcie, ani jednego nie straciłam, więc będziemy mieć trochę więcej czasu na zdobienie, nie będzie trzeba nic przedłużać i tak dalej. Dobra, słuchajcie, poustawiam sobie siedzenia. Tak samo się ustawia, dobra, jak u mnie. Ale to jest w ogóle totalnie inne auto niż ja mam na co dzień, więc naprawdę trochę się boję. Kacper go odebrał, więc zaraz ma tu podejść do mnie, żeby mi wytłumaczyć, czy wszystko faktycznie jest tak samo, żebym to ogarnęła. Odpalamy. Dobra. Gdzie dałam klucz? Ej, gdzie dałam klucze? Tu sobie dałam statyw, a gdzie ja sobie dałam klucze od tego auta? Czekajcie, nie ma śmiechów. Dobra, są, okej. Okay. Jest klucz, mam tutaj swój statyw. Catering na później sobie odłożę do tyłu. Zrobię sobie tutaj już mój porządek. Na pewno będę chciała jechać po kawę, bo chcę mi się napić się kawki, jakiejś dobrej, świątecznej, zimowej. Przychodzą mi SMS-y. Dobra. Nie, no faktycznie, widok jest tutaj taki sam. Ze strony kierowcy tutaj stąd wydaje mi się, że jest podobnie, jeśli chodzi o kierownicę, jakby wyświetlacz zegary, ale tutaj jest zupełnie inaczej po środku. Tutaj zobaczcie, mamy taki wyświetlacz, u mnie nie ma takiego wyświetlacza. No i tutaj jest trochę inaczej, nie? Niż w Audi. No, jest więcej miejsca. Dobra, przymierzam się już. Jest już ze mną Kasper, także opowie mi trochę ewentualnie, co tam mogłabym nie wiedzieć. Czy no, jeździ się jak automatem, no i w sumie tyle. Ale jak jest pedał, mocniejszy silnik, no to wiesz. Nie, masz fotele odpowiednio ustawione? Dobra. Lusterka. Teraz tak, lusterka, wiesz jak się ustawia, czy nie wiesz? Dobrze masz ustawione? Widzisz prawe i lewo OK? Tak. Dobra, kliknij sobie na wyświetlacz w lusterku. I teraz możesz sobie zmienić lewym, nie, po lewej stronie masz, że masz prawe lusterko, widzisz? To. No, a teraz masz lewe lusterko, zmieniasz i teraz jak no a teraz prawe, ale zmień jeszcze raz lewe. No i teraz przesuwaj sobie. Aha, tak. No. Jak w telefonie normalnie. Tak. Zobaczcie. Wszystko. Bo kamerka jest tu. Śmiesznie bardzo. No ustaw. Dobra, sobie i drugie? Tak jak chcesz. I tu się źle klika bardzo. No, jest takie trochę to niewygodne. Okej, okay, no i teraz wbijasz D. Czyli jak to się teraz nie, nie, nie to, tylko to, sam metal chodzi. Masz D, zdejmij, no i delikatnie gaz. On nie jedzie bez hamulca. Musisz dać bardzo delikatnie gazu i on wtedy zacznie ci jechać. Czyli nie ten. Dobra. Ale jest większy czy nie? Nie wiem. I ma fajne, jak teraz, no wiedz sobie. Ma wszystkie te czujniki parkowania. To jest nic, zaraz zobaczysz. Czekaj, wyskoczą? Nie, nie wyskoczą, patrz. Kozy nie może.
I teraz, aha, jesteśmy trochę pod światło i słabo widać, teraz będzie widać lepiej. Jest kamera do przodu, jest kamera z góry, jest kamera z tyłu, albo masz 3D. Kurde. I patrz. Widać to, jak nas. No i teraz cofaj. I widać auto, którym jedziemy, nie? Okay. Masz wsteczny? Tu od góry też oczywiście widać idealnie. To najlepsze wygląda to, jak z satelity, spójrz. Przecież tutaj właśnie te... mówisz, że kosmicznym autem dzisiaj jeżdżę na Vlogmasie. Może trochę wiesz, jakby tej skrzyni się nauczyć, bo jest trochę inna faktycznie. Inaczej się zmienia, nie? No inaczej, ale to jest banał. Dobra, no faktycznie jest spoko, jest tak samo. To jakby wydaje mi się, że jest szybszy, przyspiesza szybciej. Pod gazem, no, czy nie? Troszkę. Zależy. Potem dociągnął pasy, czułaś? No. Teraz sobie tam przyspiesz na maksa. Ale cichy. Jo, ale cichy! No. Strasznie cichy! No bo nie ma tu silnika. No! Ej, niesamowite, powiem wam, super! W ogóle go nie słychać, to jest niebezpieczne trochę. Dla pieszych tak. Nie, dla mnie, bo nie będę wiedziała, jak szybko jadę, bo czym jest głośniej, tym zwykle jest szybciej. Tak. A dla pieszych też, no właśnie. Gdzie idziemy? W prawo zrób sobie jakieś kółko takie. Spoko, no tak, to już teraz się normalnie nie trzeba, tylko muszę po prostu tylko tą skrzynię ogarnąć, że trochę inaczej się zmienia biegi, bo jest w trochę innym kształcie. No ale to jest banalne. No ale wiesz, tak jakby... A jeździ się jak zwykłym autem. No tak, ale faktycznie cichutko. Jestem po przejażdżce i powiem wam, że bardzo pozytywne wrażenia, bardzo przyjemnie się tym autkiem jeździ, faktycznie jest cichutkie, bardzo na plus. Teraz tak jak powiedziałam, jedziemy i jednak jadę najpierw na paznokcie, bo spojrzałam, która jest godzina i za pół godziny mam wizytę. Także najpierw jadę na paznokcie, a dopiero później odbiorę od rodziców choinkę. Więc teraz wam pokażę inspiracje na pazury, jakie mam. Jestem już u mamy w salonie i zobaczcie, pokażę wam te inspiracje. Pierwsza taka, druga. To też mi się podoba, te wzorki. To też jest w ogóle śliczne, co? Tutaj takie śnieżynki też śliczne z jakimś brokatem. I krówki. Myślę, że na jakimś jednym też zrobię motyw krówki. Myślałam o tym serduszku. Coś będziemy kombinować z Małgosią. Zrobiłam sobie taki roboczy projekt na Instastory. Tutaj będzie taka gwiazdka z kropeczek, laseczki cukrowe. Tutaj takie kolorowe kropeczki czerwono-białe. Tutaj będzie taki french z krówką, jak mam aktualnie na paznokciach. I cukierek taki świąteczny. A chodzi mi oczywiście o to french. Taki french krówkowy, nawiązujący do Wow-Wow. Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wracam do mieszkania, jednak dzisiaj nie odebrałam choinki, bo kacer musiał wziąć teraz pilnie samochód, więc podrzucił mnie tylko pod dom. I pojechał sobie załatwić jakieś tematy, także choinkę odbiorę jutro. Miałam nadzieję, że dzisiaj już ją wstawię do mieszkania. Niestety, muszę poczekać. Szłam teraz kawałeczek z parkingu do bloku i powiem wam, że zmarzłam. Już wieczorkami jest przymrozek, także tak chłodniutko teraz przyszłam i mam ochotę zaparzyć sobie gorącą herbatkę, wejść pod kocyk i chwilkę tak się zagrzać przed telewizorem. Właśnie grudzień i Vlogmas jest z tym fajny, że ten czas kojarzy mi się co prawda z... dużą ilością pracy, bo jednak przy vlogmasach, przy nagraniach codziennych jest trochę tych obowiązków i pracy, ale mimo wszystko to jest taki fajny, przytulny czas, gdzie jest ta chwila, żeby sobie wejść pod kocyk, napić herbatki, obejrzeć sobie vlogmasa innych twórców. No, to jest taki naprawdę fajny, fajny moment w roku. Herbatka zrobiona, jak widzicie robię ją po prostu z czarnej herbaty, dodaję pomarańcze, goździki, jest super świąteczna taka zimowa herbatka. Jak troszkę ostygnie, dodaję jeszcze miód, bo ogólnie miodu nie powinno się dodawać do wrzącej herbaty, tylko jak troszkę ostygnie, jak będzie niższa temperatura, także dodaję sobie jeszcze miód i to jest przepyszna zimowa herbata, więc totalnie wam ją polecam. W tamtym roku chyba na Vlogmasie również ją pokazywałam i wiem, że wam posmakowałam. Jak widzicie, zmieniłam trochę outfit, zmieniłam sobie golfik, bo tamten sweter był na maksa ciepły. I jestem tak zadowolona z tych paznokci, wyszły tak pięknie, wyszły po prostu
lepiej niż sobie wymarzyłam. Jeszcze ta krówka na tych kciukach, po prostu rewelacja, także salon urody SC rządzi. O, no i pora na kalendarze. Odpaliłam sobie świecę, napiłam się herbatki zimowej i lecimy. Pierwszy kalendarz, który otworzymy, to kalendarz z Nux. Nuxe różnie ludzie czytają, powiedzmy, że Nux. No i jestem tak samo ciekawa, co będzie dzisiaj, bo tak jak wczoraj chwaliłam, tak też mam nadzieję, że dzisiaj również będę zachwalać produkt następny. Tu mamy dwójeczkę. Ale pachnie przez opakowanie już, co takiego? Okej, jest to produkt do zmywania makijażu i mycia twarzy. Taki żel. Ale kurczę, jak on pachnie. Aż niesamowite, że produkt do twarzy. Piękny zapach. Piękny, intensywny zapach. Mam nadzieję, że nie będzie podrażniał skóry. Ale podejrzewam, że nie, bo mamy napisane, że jest odpowiedni dla cery wrażliwej i suchej. A zwykle cera wrażliwa i sucha jest dość taka podatna na wszelkiego rodzaju zapachy, lubi się podrażniać, lubi być podrażniona po tego typu produktach, więc mam nadzieję, że ten produkt mnie nie zawiedzie, ale naprawdę zapach nieziemski. Jeszcze nie próbowałam nigdy produktu właśnie do zmywania makijażu z Nux, także będzie mój pierwszy raz. Teraz otworzę kalendarz z Makeup Obsession. Ten róż, który wylosowałam wczoraj, był całkiem spoko, więc dzisiaj dwójeczkę mamy jakąś taką płaską, więc pewnie jest to jakaś kredka albo pędzelek. Okej, i jest to kredka, eyeliner do oka w kolorze czarnym. Spoko. Czarnych kredek nigdy za wiele, także na pewno wykorzystam. Jestem ciekawa tylko jak z jakością, chociaż ostatnio na kanale Klatex, czyli na moim drugim kanale głównym makijażowym, nagrywałam test boksu od Versov i od Makeup Obsession i ta kredka, która była w tym zestawie do linii wodnej czarna, była całkiem spoko, więc mam nadzieję, że ta też będzie ok. No i nasz ostatni kalendarz, czyli kalendarz z Nyxa, otwieramy i tutaj mamy też po kolei okienka, więc nie trzeba szukać. Wczoraj była czerwona szminka, a dzisiaj mamy nie szmineczkę, a płynny rozświetlacz. I ten rozświetlacz już mam w domu, pełnowymiarowy produkt, pełnowymiarowy rozmiar. Także ten, myślę, tak samo wskoczy razem z szminką z wczoraj do jakiegoś woreczka i w jednym z kolejnych odcinków zapewne wrzucę Wam taki boksik na rozdanie. A jeśli chodzi o kalendarz, który był do wygrania w poprzednim vlogmasie, mowa oczywiście o kalendarzu z Makeup Revolution, to wyniki tego rozdania macie już na dole w komentarzach, w przypiętym komentarzu, także zapraszam Was poniżej. Gratuluję osobie, która wygrała ten kalendarz. Oczywiście odezwałam się do niej już na Instagramie i już dogadałyśmy wszystkie szczegóły wysyłki. Wysyłkę z wszystkich rozdań podczas vlogmasu biorę na siebie. Zawsze płacę za wysyłkę, jak coś Wam rozdaję, także o to również nie musicie się martwić. Tymczasem zapraszam Was gorąco do jutrzejszego odcinka, zapraszam do subskrypcji tego kanału, do komentowania, dawania mi znać, co Wam się podoba. Może to chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogmasie, także czekam na Wasze komentarze. Dziękuję, że byłyście dzisiaj ze mną, no i do zobaczenia jutro. Buziaki!